Artur Dziambor, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, zagłosuje pan za odwołaniem czy za utrzymaniem na stanowisku Przemysława Czarnka? No ja, jeżeli w ogóle będzie takie głosowanie, to ja zagłosuję za odwołaniem, ale z trochę innych powodów niż te, które tutaj wymienia się w taki sposób emocjonalny bardzo. No trudno pozbyć się emocji, panie pośle, jeżeli pan minister w taki sposób, a nie inny się wypowiada, przyzna pan. No jasne, natomiast ja patrzę na to, co on robi w polskim szkolnictwie i jakie ma plany. Plany, które ma ta ustawa, która teraz jest nam przedłożona, mówiąca o tym, że władzę nad tym, kto będzie dyrektorem, przejmuje całkowicie kuratorium, to są zmiany cofające nas w czasie do PRL-u. To są zmiany, które sprawiają, że będziemy tam, gdzie już kiedyś byliśmy, skąd z małymi kroczkami zaczęliśmy uciekać. I to są zmiany idące w dokładnie przeciwnym kierunku niż ten, który proponuję od początku mojej politycznej działalności ja i moje środowisko polityczne. Więc no, ja nie mogę za tym głosować, ani też nie mogę chwalić tego ministra. On na razie jeszcze nie zapisał się na kartach edukacyjnych historii niczym, za co można go pochwalić. Poza tym no, wiemy też, nie jest to już tajemnicą, wielokrotnie było to już powtarzane, również publicznie, że to, że minister Czarnek został ministrem edukacji, to jest dla niego nagroda pocieszenia, ponieważ plan był taki, że będzie ministrem sprawiedliwości, jeżeli Ziobro ze swoją świtą wyniesie się z koalicji rządzącej. Tymczasem tak się nie stało, a pan Czarnek został z obietnicą, że będzie czegoś ministrem. No to dali mu edukację. No właśnie, panie pośle, pan jako nauczyciel, ja jestem bardzo ciekawa, jak środowisko reaguje na te propozycje Przemysława Czarnka. Mówi pan, że to jest cofnięcie polskiej szkoły do czasów PRL-u, to jest jedno, ale drugie, no to jest chyba takie ręczne sterowanie taką ideologią w szkole już. No chyba trzeba to nazwać po imieniu, prawda? Więc tak bardzo praktycznie, z pana perspektywy, gdyby te pomysły Czarnka weszły w życie, co one oznaczają? O, no dajmy na przykład dla mojej 8-letniej córki, która właśnie zdała do drugiej klasy szkoły podstawowej, chodzi do szkoły publicznej. Co to oznacza dla mnie jako rodzica i dla niej jako dziecka, jako ucznia? Że będzie pani miała szkołę, która jest w 100% tak narysowana, jak sobie wyobraża Prawo i Sprawiedliwość, bez absolutnie żadnej szansy na jakiekolwiek ustępstwo od tego, co sobie wyobraża minister Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość rządzi, mimo to, że mamy demokrację, to w sposób dyktatorski i absolutnie nie dopuszcza innych głosów do tego, żeby jakkolwiek mogły istnieć w przestrzeni, którą oni zarządzają, a oni zarządzają szkołami, więc to oni dyktują. I tutaj no oczywiście możemy dyskutować o siatce godzin, o tym, jaka jest zasadność utrzymywania iluś godzin tam religii, historii, edukacji seksualnej, czy ma to być obowiązkowe, czy nieobowiązkowe, które lektury są właściwe, jedyne, a które nie, dlaczego nad Niemnem, dlaczego nie Ferdydurkę i tak dalej. Możemy oczywiście o tym dyskutować, bo tym się zajmuje zazwyczaj minister edukacji, natomiast ten minister edukacji postanowił zrobić więcej, postanowił przejąć całkowicie stery nad wszystkimi szkołami, tak jak dotychczas to nie było. Teraz przypomnę, dyrektorzy są wybierani jako drogą konsensusu. W gronie decyzyjnym są rodzice, są nauczyciele danej szkoły, tak. Jest samorząd i jest kuratorium. Ale nie jako dyktator, tylko jako partner. Tymczasem teraz będzie tak, że minister wybiera kuratora, kurator wybiera dyrektora. No czyli minister wybiera dyrektora tak naprawdę. No mówmy się, że dokładnie tak to będzie wyglądało. I teraz pytanie, czy państwo jako nauczyciele będą mieli w ogóle jakiś ruch, żeby się sprzeciwić, żeby protestować, czy po prostu będziemy się wszyscy musieli temu poddać i tylko patrzeć, jak cofamy się do czasów słusznie minionych? Nie, no będziemy się musieli temu poddać, jeżeli większość Prawa i Sprawiedliwości uchwali tę ustawę. Ja liczę tutaj na to, że są jeszcze jacyś poczciwi ludzie, mimo to, że są w Prawie i Sprawiedliwości i jednak im tam ręka zadrży nad takim rozwiązaniem. Szczególnie, że trzeba też brać pod uwagę to, że to jest rozwiązanie, które się może potem odbić dokładnie w drugą stronę, ponieważ w tym momencie jest sytuacja taka, że oczywiście rządzi Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście minister Czarnek ma pełną wolną rękę na robienia czegokolwiek zechce w szkole. Ale wyobraźmy sobie, że w następnym rozdaniu nie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, tylko wygrywa koalicja centrolewicowa i ministrem edukacji zostaje na przykład, nie wiem, pokazywany tutaj przed naszą rozmową pan Krzysztof Śmiszek. No myślę, że ma lepsze przygotowanie merytoryczne akurat.
Proszę? Myślę, że ma akurat lepsze przygotowanie merytoryczne do pełnienia takiej funkcji. Nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że minister Czarnek prowadzi szkołę w sposób ideologiczny. I to prowadzi ją w sposób prawicowo-ideologiczny albo pseudoprawicowo-ideologiczny, ponieważ prawica to my jesteśmy, a nie oni. Natomiast to się może obrócić przeciwko nim. Jeżeli wprowadzają taką ustawę, w której minister edukacji jest dyktatorem, to w pewnym momencie przyjdzie minister edukacji, który jest skrajnie po drugiej stronie, i ten minister edukacji na przykład wyrzuci religię ze szkół. I co wtedy? Czy będzie pan minister Czarnek z siebie zadowolony? Czy Prawo i Sprawiedliwość stwierdzi, że dobrze, że chociaż mieli te parę lat, kiedy sobie... A pan uważa, że religia powinna być nauczana w szkole, panie pośle? Ja uważam, że religia powinna być w szkole, jeżeli rodzice sobie tego życzą. Tak samo jak uważam, że edukacja seksualna powinna być w szkole, super, jeżeli rodzice sobie tego życzą. To się zgadzamy, jeżeli rodzice sobie tego życzą. Okej, to tutaj pełna zgoda, więc przechodzimy dalej. Bo pan powiedział, że głównie z tego powodu będzie głosował przeciwko Czarnkowi. A naprawdę nie przeszkadza panu ten potworny język nienawiści, którym on się posługuje? Uważa pan, że to jest okej? Minister Czarnek rzeczywiście pozwala sobie na zbyt daleko idące uwagi często. Mhm. Obraża ludzi po prostu, używając do tego autorytetu tytułu profesor. To jest tym gorsze, no ale to nie jest pierwszy raz. Przepraszam bardzo, to trochę mnie dorwała mnie moja uczuleniowa astma. No w każdym razie nie, no minister Czarnek rzeczywiście, tak jak mówię, no, przesadza zdecydowanie ze swoim językiem, natomiast to nie jest tak, że on jest jedyny tam w gronie Prawa i Sprawiedliwości. A, no on jest przecież przekaźnikiem woli, to nie jest przypadek, to że tak on takie rzeczy mówi. Tak jak z Ryszardem Czterleckim albo Krystyną Pawłowicz, no wiadomo, że to są takie rezonatory trochę. Tak, No to naprawdę, to jest tak, że są tam ludzie, którzy mają po prostu zielone światło na mówienie pewnych rzeczy. Mhm. I tyle. No, jeżeli ktoś myśli, że to, że minister Czarnek sobie coś takiego strzeli, to jest przypadek, a on później, nie wiem, trafia na dywanik u Jarosława Kaczyńskiego, to absolutnie tak nie jest. To jest tak, że Jarosław Kaczyński, to mu jeszcze gratuluję, że fajnie pojechał tam gdzieś. No. Także nie, natomiast ja mówię o zmianach systemowych, już pomijając tam język taki czy inny, który minister Czarnek uprawia. Ja mówię o rozwiązaniach realnych, systemowych. Minister Czarnek miał najłatwiejsze zadanie na świecie. Miał rok bez szkoły. Mógł w ciągu tego roku zrobić wszystko. Mógł zapytać się nas, jak zająć się na przykład bonem oświatowym. Mógł naprawdę zająć się poważnie kartą nauczyciela i likwidacją części przynajmniej zapisów karty nauczyciela. I zdrowiem psychiatrycznym i psychologicznym dzieci. I to jest problem, z którym my się będziemy borykać od września, ponieważ wiemy doskonale, że wskaźniki chociażby prób samobójczych, ilości prób samobójczych najwyższe w Europie wzrosły. Niemal w tej chwili. Tak. I to jest coś, co jest zero-jedynkową daną faktyczną, która pokazuje, że stan zdrowia psychicznego dzieci jest tragiczny. Do tego mamy jeszcze kwestię tego, że przez rok te lekcje różnie wyglądały. I oczywiście było tak, że są nauczyciele, którzy prowadzili je w bardzo dobry sposób, a są nauczyciele, którzy je prowadzili tak na pół gwizdka, jak one wyglądały. No i niestety mamy dużą grupę młodych ludzi, którzy przez ten rok oduczyli się uczyć. I to jest coś, z czego we wrześniu będzie ciężko się wtrybić. A jeszcze mamy wiszące w powietrzu zapowiedzi kolejnego lockdownu od października, co już w ogóle jest przerażające. To o tym za chwilę na sam koniec, ale musimy troszkę przyspieszyć, bo 6 minut nam zostało, a jeszcze kilka ważnych tematów, panie pośle. Więc ja pytam wprost, czy to prawda, że Konfederacja sprzedała swoje głosy na Lidię Staroń, znaczy poparła Lidię Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich w zamian za 3 miliony złotych, które dostały inicjatywy związane absolutnie z Młodzieżą Wszechpolską i ONR-em? Absolutnie nie, szczególnie, że ani z Młodzieżą Wszechpolską, ani z ONR-em Konfederacja nie jest w żaden sposób związana. Jak pani prześledzi zresztą działalność tego środowiska, które dostało to dofinansowanie i nazwiska ludzi, którzy prowadzą te środowiska, radzę rzucić okiem, to są ludzie, którzy bardzo często, bardzo krytycznie wypowiadają się o Konfederacji, wręcz... No zaraz, panie pośle, ale pieniądze idą między innymi dla Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. No to nie powie mi pan, że Konfederacja nie jest z tą inicjatywą związana. No bardzo przepraszam. Nie jesteśmy związani strukturalnie z Marszem Niepodległości. My na Marsz Niepodległości pójdziemy, natomiast pan Bąkiewicz, który jest szefem tego projektu, jest w bardzo jasno określonej zero-jedynkowej kontrze do Konfederacji. To jest konkurencja, to nie jest partner dla Konfederacji. On się bardzo krytycznie do Konfederacji wypowiada i on funkcjonuje w tym momencie jako po prostu konkurencja w jakiś sposób. Natomiast absolutnie nie
Panie pośle, Robert Bąkiewicz ewidentnie ma takie korzenie faszystowskie. Znaczy on się językiem faszystowskim w przestrzeni publicznej posługuje. Miał z tym związane problemy z wymiarem sprawiedliwości. Czy pana nie martwi i nie niepokoi to, że państwo wspiera tego typu organizacje jak ONR tak ogromnymi pieniędzmi? O co tutaj chodzi? Ja pana Bąkiewicza osobiście nie znam, więc ciężko jest mi się wypowiadać. Tak, ale ja mówię ogólnie o tym, że z Ministerstwa Kultury, że z Funduszu Patriotycznego idzie 3 miliony złotych na tego typu organizacje. Nie powinno czegoś takiego być. Po prostu, no, nie powinno czegoś takiego być i kropka. Tak? Mhm. A to, jak ministrowie zarządzają swoimi funduszami, no to jest też, to jest dokładnie taka sama dyskusja była, wrócę jeszcze raz do pana ministra. Ale Prawo i Sprawiedliwość sobie, panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość hoduje sobie, wychowywuje sobie jakieś swoje bojówki? W tej chwili? No, nie mam pojęcia, jaki jest ich pomysł na to, dlaczego akurat te środowiska są wspierane tak ogromnymi pieniędzmi. Natomiast to nie ma nic wspólnego z nami. To zaznaczam, że Prawo i Sprawiedliwość te pieniądze jakoś tam rozdaje wedle własnego uznania. Teraz zresztą mieliśmy taką ustawę, która pozwala ministrowi Czarnkowi wydawać pewne pieniądze zgodnie z jego wolą, niekoniecznie kontrolowane, i my byliśmy wtedy przeciwko temu. Mówiliśmy o tym, że nie może tak być, że minister ma jakiś dosyć duży fundusz, który może być wydatkowany wedle uznania. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość sobie to uchwaliło, ponieważ wiadomo, dobrze, że no, muszą mieć... Rozumiem, że z taką decyzją ministerstwa się pan nie zgadza. Idziemy dalej. Dwa króciutko tematy na sam koniec. Wspomniał pan o lockdownie. Dziś piszemy o tym, że Ministerstwo Zdrowia zastanawia się nad takim zregionalizowaniem lockdownu w zależności od liczby zaszczepionych obywateli. Że większe obostrzenia miałyby być w miejscach, gdzie jest najniższa liczba zaszczepionych, mniejsze obostrzenia lub w ogóle brak obostrzeń tam, gdzie wielu ludzi się zaszczepiło. Czy pana zdaniem to jest dobry pomysł? Nie, to nie jest dobry pomysł oczywiście, dlatego że no, jesteśmy w trakcie takiej postępującej segregacji sanitarnej. Konfederacja złożyła projekt ustawy sprzeciwiającej się temu, podpisany przez 11 posłów Konfederacji, ale również 11 posłów Prawa i Sprawiedliwości, głównie tych, którzy są w zespole do spraw powstrzymania segregacji sanitarnej, za co im ogromnie dziękuję. Ponieważ tak jak powiedziałem, również tam w niektórych tematach znajdą się partnerzy do normalnej, sensownej rozmowy, poczciwi ludzie, którzy widzą, że coś się złego dzieje w narodzie. To po pierwsze. Po drugie, absolutnie to, co wymyśla Ministerstwo Zdrowia, jest w tym momencie karygodne i niewyobrażalne. Ale dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego, panie pośle? Dlaczego ci, którzy się zaszczepili, mają cierpieć i nie móc normalnie funkcjonować przez tych, którzy się nie zaszczepili? No, ci, którzy się zaszczepili, to powinni w tym momencie chodzić bezpieczni, ponieważ oni już się zaszczepili, więc nie powinni mieć pretensji do tych, którzy się nie zaszczepili, to po pierwsze. Po drugie... No nie, no ale to chodzi o na przykład chociażby wydolność szpitali w danych regionach, panie pośle. To już są, no nie, no to jednak jeżeli chodzi o hospitalizację, to jak prześledzimy dane, to wyjdzie, że w trakcie COVID-a mieliśmy tych hospitalizacji o kilkadziesiąt procent mniej, przez co właśnie potem tych nadmiarowych śmierci mieliśmy o ponad 120 tysięcy. 30 sekund więcej. Ostatnie, panie pośle. To jeszcze... Ojeju, niedobrze. No. Krótka to nasza rozmowa. A to wie pan co? Ja nie konsultowałam co prawda tego z Michałem, ale jeszcze ze dwa ważne tematy przed nami. Ja mam dla pana taką propozycję. Czy pan się spieszy gdzieś, czy nie? Nie. A to możemy zrobić tak, że wpuścimy raport z anteny, przedstawimy naszym widzom najświeższe informacje i na 5-10 minut jeszcze wrócimy do naszej rozmowy. Po godzinie 10 poczekam. Chwilę, dobrze? No to super. Michał, poczekam. Ile mamy? 30 sekund mamy do raportu z anteny. Dobrze. To obiecuję, że do rozmowy z panem posłem Arturem Dziamborem jeszcze wrócimy, bo kwestia rzeczywiście lockdownu i szczepień to jest coś, co budzi bardzo duże emocje, między innymi wśród naszych widzów, więc tę sprawę jeszcze będziemy kontynuować po przerwie. No i zapytam pewnie ku radości pana posła o wielki i zapowiadany powrót Donalda Tuska. Spodziewałam się dokładnie właśnie takiej reakcji, więc to wszystko zaraz jeszcze po godzinie 10. Panie pośle, zaraz się widzimy, a teraz już zapraszam państwa na raport z anteny, który przedstawi Marta Kiermasz. My ku uciesze naszych czatowiczów z tego, co widziałam, wracamy jeszcze do rozmowy z panem posłem Arturem Dziamborem z Konfederacji. Panie pośle, raz jeszcze witam. Dziękuję, że pan zgodził się poczekać, bo rzeczywiście tematów wiele. My przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że sprzeciwia się pan segregacji sanitarnej, że złym pomysłem Ministerstwa Zdrowia jest regionalizacja ewentualnych obostrzeń w zależności od liczby zaszczepionych. Więc wróćmy jeszcze do tego wątku, bo ja panu zadałam dość prowokacyjnie, ale jednak trochę tak uważam. Pytanie, dlaczego ci, którzy się zaszczepili, mają mieć ograniczenia przez tych, którzy szczepić się nie chcą?
To powiem pani o sytuacji, którą miałem. Ja teraz mam tych sytuacji mnóstwo, niestety. No ale miałem taką sytuację w pociągu. Była sobie pani, bez maseczki, podszedł do niej konduktor i mówi, no, że on prosiłby, żeby ona założyła maseczkę. Na co ona powiedziała, że ona jest już zaszczepiona 2 dawkami, tutaj ma zaświadczenie. Na co on jej powiedział, no proszę pani, jakby wszyscy zaszczepieni nie nosili maseczek, to by inni też nie nosili maseczek. Więc ostatecznie okazuje się, że co, że po co te szczepienia, jeżeli te ograniczenia i tak one dla wszystkich tutaj dalej działają. Ale mówimy, działają, panie pośle, o zamknięciu gospodarki. Mówimy o tym, żeby zregionalizować to właśnie w taki sposób, żeby chociaż w tych miejscach, gdzie ludzie się zaszczepili w dużej liczbie, mogły normalnie działać restauracje, mogły normalnie działać sklepy, mogły normalnie działać kluby, żeby ludzie, którzy w tych miejscach mają swoje biznesy, mogli normalnie funkcjonować. No to chyba no, pan ja powinien tym, żeby... temu przyklasnąć. Nie, nie. Ja mówię o tym, żeby po prostu ludzie normalnie żyli w normalnym świecie, w którym każdy, kto chce, pójdzie się zaszczepić. Natomiast ci, którzy nie będą się szczepili, niekoniecznie będą musieli być szykanowani z tego powodu, ani regionalnie, ani osobiście, w żaden sposób wykluczani, ponieważ no, mamy w tym momencie ten wielki, trwający projekt szczepień. Już mamy 15 milionów zaszczepionych, więc myślę, że sukces tego projektu już jest. Natomiast w tym momencie wymyślanie kolejnych ograniczeń i szykan dla tych ludzi, którzy zdecydowali się nie zaszczepić, no, nie widzę sensu, znaczy polityczny sens. Panie pośle, widzę, ale to pojawiają się jeszcze dalej idące propozycje pod tytułem: jeżeli ktoś się nie chce szczepić, bardzo proszę, to jest jego wybór, jest wolnym człowiekiem, przymusu szczepień w tym przypadku nie mamy. Ale jeżeli ktoś się nie chce szczepić i przez to trafi do szpitala i będzie narażał medyków i będzie powodował, że to obłożenie w szpitalach może być wyższe, to może po prostu sam za to szczepienie, za to leczenie powinien płacić. Człowiek, który płaci ubezpieczenie zdrowotne przez całe życie, składkę zdrowotną dosyć dużą, no ja byłbym za, gdyby było tak, że składka zdrowotna jest do mojej dyspozycji, ja mogę się ubezpieczyć gdziekolwiek zechcę. Natomiast w tym momencie niestety mamy system monopolu państwowego. I perspektywę podwyższenia tej składki dla wielu przedsiębiorców właśnie. Tak, no to jest to nas czeka nas ta dyskusja niestety, ale ten monopol państwowy, który w tym momencie ma NFZ, sprawia, że nie można jako państwo nie może wymyślać sobie, kogo tam jeszcze wykluczy. Już pomijam fakt, że jest masa różnych chorób, których okazuje się, gdy jakieś dziecko na przykład dostanie pewną chorobę bardzo rzadką, gdzie leczenie jest bardzo kosztowne, to dopiero wtedy się rodzice dowiadują, że ta ich składka zdrowotna ubezpieczająca ich zdrowie od wszystkiego, to ona tak właściwie, to tam jest dużo gwiazdek i te gwiazdki wykluczają na przykład leczenie ich dziecka. I wtedy otwierają się oczy i zaczynamy dyskutować poważnie o prywatnych ubezpieczeniach, które powinny funkcjonować i o możliwości wydatkowania składki zdrowotnej w zupełnie inny sposób niż państwo sobie to przewidziało. Wtedy można by dyskutować o tym, czy za pewne leczenie można płacić, a za inne nie. Natomiast tutaj mamy system, w którym państwo ma monopol. Państwo gwarantuje za ten monopol pełny pakiet usług medycznych i absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby wykluczyć z tego systemu ludzi, którzy się nie zaszczepili, szczególnie gdy mówimy o tej konkretnej szczepionce, no bo jest kolosalna różnica pomiędzy tą szczepionką, a na przykład szczepionkami, które aplikuje się dzieciom, które funkcjonują od kilkudziesięciu lat i wykluczyły ze świata pewne choroby. Ta szczepionka nie wyklucza ze świata żadnej choroby. No dajmy czas, to jeszcze za mało minęło, żebyśmy takie tezy mogli stawiać. Dobrze, panie pośle, kolejny temat związany z aferą mailową. Okazało się, że na Telegramie zostały opublikowane prywatne dane, e-maile i numery telefonów wyższych oficerów polskiej armii. Prawo i Sprawiedliwość o tej rzeczy nie pozwala mówić, twierdzi, że każdy, kto o niej mówi, każdy, kto się odnosi merytorycznie do tej sprawy, cytuje te maile, wpisuje się w narrację rosyjską. Co pan na to? No bo Prawo i Sprawiedliwość od samego początku swojego rządzenia uznaje zasadę, że państwo to my. Więc jeżeli coś jest dobre dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest dobre dla państwa, a jeżeli uderza się w Prawo i Sprawiedliwość, to uderzy się w Polskę. Więc każdy, kto uderza w Prawo i Sprawiedliwość, jest zdrajcą Polski. No tak całkowicie poważnie, to przecież wiemy od dawna już, że pan Dworczyk jest przez spin doktorów Prawa i Sprawiedliwości projektowany na przyszłego prezydenta Polski, bo wiemy, że panu Dudzie kończy się druga kadencja, a oni nie mają kogo wystawić i wiedzą doskonale, że będą walczyli najprawdopodobniej z Hołownią czy Tuskiem, więc muszą wystawić kogoś, kto chociaż odrobinę będzie tych dwóch panów przypominał i będzie mógł z nimi walczyć. No ale po takiej wpadce to chyba będzie ciężko.
Po takiej wpadce to chyba będzie ciężko. No, po tej sytuacji będzie ciężko, ale mają kilka lat, żeby to zakopać pod No dobrze, ziemię. Panie pośle, ale już tak wracając do clou całej sytuacji. Jak bardzo narażono Pana zdaniem bezpieczeństwo naszego kraju, posługując się skrzynkami prywatnymi, mailowymi w sprawach służbowych? No bo jeżeli już wyciekają numery telefonów najwyższych oficerów polskiej armii, no to jest coś bardzo niedobrego. No tak, no ale to jest jakieś takie, powiedzmy, nieostrożność, tak? My mamy, każdy poseł, każdy minister ma skrzynkę sejmową i tych skrzynek sejmowych nie zhakowano. Te skrzynki sejmowe, na nie się nie wchodzi tak łatwo jak na te pozostałe komercyjne skrzynki i ja nie widzę powodu, dlaczego panowie tam z tych skrzynek nie korzystają. Może dlatego, że nie jest tak łatwo z nich korzystać jak ze skrzynek gmailowych. Natomiast no one są, powiedzmy, że po pierwsze bardziej bezpieczne, po drugie, gdyby tam był włam na te sejmowe skrzynki, no to mielibyśmy wtedy konkretnie mogli. Problem w tym, że nie było żadnego włamu, panie pośle, bo to no, już to jest kolejna, właśnie, bo to jest ktoś się posługiwał loginem i hasłem, więc to jakby upada ten mit ataku hakerskiego. No tak, to jest kolejna teza, która krąży dzięki wirtualnej Polsce, która oświadczyła, że nie było żadnego włamania, tylko po prostu ktoś znał login i hasło. Kto znał ten login i hasło, to nie wiemy i się nie dowiemy. Natomiast strona polska utrzymuje, że to był rosyjski atak hakerski i będzie się tego twardo trzymało, no bo wiadomo, że jeżeli hakerzy, to z Rosji. Tymczasem, no niestety, przepraszam, niestety wygląda to zwyczajnie dziecinnie, a minister odpowiedzialny za to, ministrowie i ludzie, którzy tam w tym brali udział, no pokazali swoją prawdziwą twarz. Po treści tych maili można jasno wywnioskować, że to my mieliśmy rację od początku. Mówiliśmy, że jest to bardziej operacja PR-owa niż zdrowotna. Tam była jasna dyskusja na przykład o tym, jakie obostrzenia można wprowadzić, w którym miejscu, w jaki sposób, żeby lud to jakoś kupił. A nie, bo trzeba ratować zdrowie biednych ludzi, bo inaczej nam poumierają. Nie było takiej dyskusji, nie było tam takiej troski, tylko co się nam będzie opłacało. Taka dyskusja była. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, panie pośle, robi wszystko, żeby tę sprawę rozmyć. Czy opozycja na to Zjednoczonej Prawicy pozwoli? Nie, oczywiście, że nie pozwoli. Podobnie zresztą jak no, tutaj trzeba przypomnieć słynne rozmowy z restauracji Sowa, które były jednym z kamyków do przegranej w wyborach Platformy Obywatelskiej. No, myślę, że nawet głazów, a nie kamyków. Tak, no ale wtedy Prawo i Sprawiedliwość trzepało tymi rozmowami dzień i noc właściwie, tylko po to, żeby lud zobaczył, jak rządzący sobie pozwalają, na jakie rozmowy, na jakie cyniczne dyskusje sobie pozwalają. No i tutaj ja za każdym razem, gdy mam okazję, przypominam, że siedział tam wtedy i był nagrywany obecny premier Mateusz Morawiecki. Wtedy był doradcą Donalda Tuska. No i z jego wypowiedzi niekoniecznie wynika, że jest takim zatroskanym mężem stanu. No tak, tylko wtedy to oczywiście można różnie oceniać poziom tych rozmów i to, czy politycy powinni się posługiwać takim językiem, ale jednak nie było to narażanie bezpieczeństwa państwa, tak jak w tym przypadku. Więc moim zdaniem stawianie w znaku równości między aferą taśmową a aferą mailową jest, delikatnie mówiąc, naciągane. Dobrze, widzę, że astma nie daje panu spokojnie żyć, więc ostatni temat związany, skoro już cofnęliśmy się trochę w czasie, do powrotu Donalda Tuska. W sobotę podobno jakiś przełom w Platformie Obywatelskiej ma nastąpić. Czy pana zdaniem rzeczywiście Tusk jest osobą, która mogłaby być na przykład kandydatem na premiera Zjednoczonej Opozycji? Oczywiście wyłączam z tego Konfederację, no bo wiadomo, że państwo i tak pójdą swoją drogą, ale w kontekście obalenia rządów Prawa i Sprawiedliwości pytam i takiego planu, który opozycja ma. Ja nie widzę tego wielkiego zysku z przybycia Donalda Tuska do polskiej polityki, do powrotu. Ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ tam już można było mieć wrażenie, że już wszystko jest narysowane, aż nagle Rafał Trzaskowski wyskoczył, że halawalo, ale to on chce być przewodniczącym Platformy. Tusk to fajnie, że wpada, ale no bez przesady, no jego tu nie było przez tyle lat, no to teraz ewentualnie może nam pomóc, tak? Natomiast niekoniecznie musi tutaj znowu nam przejąć to wszystko. Tam będzie bardzo ciekawa rozgrywka między panami, natomiast no ja nie widzę tego elektoratu, który mógłby stwierdzić, który, no wyobraźmy sobie, czy istnieje taki elektorat, który głosuje dzisiaj na Prawo i Sprawiedliwość,
ale jak zobaczy, że Tusk wrócił do Polski i jest przewodniczącym Platformy, to stwierdzi, a to ale nie, to nie chodzi o odebranie elektoratu Prawu i Sprawiedliwości, panie pośle, to chodzi o to, żeby złączyć elektorat opozycji. Nie, złączyć, no bo wiemy, jak to już w każdym programie niemal powtarzamy, wiemy, jak wygląda system Donta. Wiemy, że mimo, że państwo jako opozycja wszyscy razem dostali 1 000 000 głosów więcej, nie rządzą przez system Donta właśnie, więc tak. Tusk raczej nie, to nie chodzi o to, żeby zdobywał czy odbierał PiS-owi, no bo on ma na tyle twardy elektorat, że do Tuska na pewno nie pójdzie, tylko chodzi o to, żeby zjednoczył opozycję tak, aby opozycja nie tylko z PiS-em, ale i z systemem Donta wygrała. No zobaczymy, czy będzie taka chęć ze strony opozycji, ponieważ ta opozycja centrolewicowa to jest bardzo szeroki projekt. Tam jest i lewica, która w tym momencie przeżywa swoje jakieś tam wewnętrzne problemy, bo oni tam tych frakcji mają mnóstwo. To jest i Hołownia, który no, od niedawna ma jakąś reprezentację sejmową, ale to jest reprezentacja tylko dzięki temu, że pewnie że część posłów przeszła do Hołowni. Mamy Platformę Obywatelską, której spadają sondaże tak bardzo, że tam ostatnio urosły trochę posłów. No tak, ale tam połowa posłów chodzi z taką miną raczej, taką pytaniem, czy oni będą mieli szansę dostać się w następnym rozdaniu. Więc zobaczymy, co ten powrót Tuska da. Bardzo ciekawą zagrywką jest też to, że tego samego dnia odbywa się kongres PiS-u. Godzinę później. Tak. Platforma wyprzedziła PiS, tak. A dzień później zapraszam serdecznie na konwencję programową Konfederacji 4 lipca, godzina 12, Park Rydza Śmigłego. Tam się widzimy no wszyscy i będziemy przebijać tę Platformę i ten PiS. I tym zaproszeniem kończymy. Bardzo mocno polityczny weekend nas czeka. Panie pośle, dziękuję bardzo za to spotkanie. Artur Dziambor, Konfederacja. Dziękuję Zdrówka bardzo. Życzę. I proszę tam walczyć z astmą dzielnie. No, do niestety, zobaczenia. To jest zawsze każdy czerwiec, każdy lipiec. No właśnie, niestety, nic się z tym nie da zrobić. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia, dobrego dnia. Miłego.